co to jest Margareta Gagaryna? Nie wiem, nienawidzę tego ludzika z Delmy. Ja go lubię. Nie, to Margaryny Gagaryny, jak jest ludzi. Co galareta? To za gówno? Panie, cieszysz się pan jak galareta. A co? Co się tak gapicie? Podano do stołu, smacznego. No zajebiście podano. Co to za wymysły, jakie co ja, się stało? Jak się podano to... Co jest, no? To jest wszystko? Rzeczy? A co byś jeszcze chciał? Mięso? Jak co, no? Przecież... Co najmniej. Szyneczka była. No. Wczoraj, nie? Była, ale się zmyła. Jak będzie dobrze, to jeszcze kiedyś wróci. Wędlinka, kiełbacha. Po pierwszym, jak mamusia dostanie rentę w terminie. Ja chcę homara i szampana. O. Będzie, ta. Wieczorem, na kolację. A masło? Mlekiem będę popijać, kurwa? Kefir. Proszę bardzo. Margaryna Gagaryna. Margaryna Gagaryna. Jaki fajny ten, ma ten. To zamknięcie. Jest margaryna, a nie masło, no! Ale za kosmicznie Gagaryna. Niską cenę. Promocja. Jeszcze za cenę kosmicznie. Piękne. Pika. Śmierdzi jakoś tak nieziemsko, no. Zielone jakieś. Kosmiczne jak ma mydło. Właśnie o, jak takie mydło BHP do rąk, co było. Słuchajcie, tak, tak. No, ale czas, u mnie przy no studni słowo. Zawsze takie stało. Słuchajcie, co tu jest napisane? Lubię ręce sobie umyć. Gratulujemy. Wygrałeś główną nagrodę w konkursie. Ty wygrałeś główną nagrodę w konkursie promocji naszej rewelacyjnej margaryny Gagarina. Jednoosobowy lot w kosmos. Z powrotem. Ale wygrana. Kurde! Polecę se w kosmos, kurde! Jak Gagarin! No, no jak się, no kurde! No, no ma się rozumieć, że rozumiem, no, no, no pewnie, no. Ma się no rozumiem, oczywiście, dobra. Że wiem, że tylko jest. Kiedyś właśnie osoba. Na tych produktach wszystkich było i takich rzeczy do wygrania. Wszystko, konkursów, nie? Fajne to było. Konkursy do wygrania wszystkie. Kiedyś można było wygrać w serku jakimś dom normalnie. To jest moje no pary. Właśnie, dom, lot w kosmos, Gagarin, Magarinie. Czemu już nie robią takich rzeczy? To jest ćwiartki 3 przez 4. No, no to, no to będę czekał. Znasz kogoś, kto wygrał dom? No i co? Jak to co, kurde? No w chipsach tylko 10 zł. Stało się. Lecę! A czemu Ferdek akurat leci? Właśnie. Ale tak na. Może ty co byś chciał polecić? Dlaczego tatuś właśnie do kosmosu ma lecieć? Dlaczego? No właśnie. Przecież margaryna była wspólna. Powinni zrobić wspólna, dosowanie. Wspólna. Ale kupiona za moją rentę. Jak zresztą prawie wszystko w tym domu. Zaraz, zaraz. A co, wy chcecie lecieć do kosmosu? No. Kurde, wy małe, no kto by sobie nie poleciał tak do kosmosu? Ziemiańskie ludziki? Co wy w ogóle wiecie o kosmosie, wy? A tatuś to co wie? Wszystko wie! Wszystko, rozumiesz? A? To bardzo proszę, no. Opowiedz nam coś o kosmosie. No, planety proszę bardzo, są, no. Słońce, kosmos. Układ. Kosmos to jest... Życie. No to jest kurde, no... Jakby to wam powiedzieć, no... Kosmos to są cztery flaszki. No, to jest kurde, no... Księżyc jest, kosmos na przykład, albo... ten, no... Słoneczko jest kosmos, no i takie... przenajrozmaicze, różne ciała niebiańskie. Takie rzeczy różne. Tam takie nowiny, to przecież nawet ja wiem, tatuś, to już każdy o tym wie normalnie. Lepiej ojciec powie, jak taki mądry, kto wstrzymał słońce i ruszył ziemię. No co, a polskie wydało go plemię. No to Gagarin. No wiem, no to każdy głupi wie przecież, nie? To Jurek jest ten, Gagarin. No? Cicho, nie podpowiadaj mi, bo wiem, nie będę, no tak. Nie potrzebuję podpowiedzi. Tylko, żebym się zapomniał akurat. Jakże mu jest, no. Kurde, żebym się akurat teraz żebym się zapomniał, no. No akurat teraz, no. Było, no. Jak on ma na pierwszą, na literę? No, nie podpowiadaj mi, no przecież wiem, że kry. No, to jest ten. To jest... Akurat sam teraz bym se zapomniał.
Jaka jest druga litera? O. Nie podpowiadaj mi, babka, no przecie wiem, no. Kościuszko, no przecie... Kościuszko. Polski przedwojenny astronauta, normalnie. Józef Kościuszko. Józef teraz to ty już normalnie żeś głupotę powiedział. Co ty, nie wiesz, Kościuszko, kto to był? Przecież to był przedwojenny polski król. Niedaleko pada Waldemar od Ferdynanda. Z taką wiedzą to wy możecie sobie piwko latać. Tam jest powrót. A w kosmos polecę ja! Babka w kosmosie. Tego to jest ja babka w kosmosie! A ona pasuje takiego foluda. Babka! No. Babka, takich starych sputników to do kosmosu już nie przyjmują. Takie, że wyleci, polata, zapomni, że wyleciało i sobie padnie. No, na przykład jak na żubek spadnie i krzywdów narobi. No. A bo na przedszkole jakie by mogło? To może ja polecę. Jestem młoda, atrakcyjna, inteligentna, umiem czytać i tańczyć. Kosmos stoi przede mną utworem. Marianka, no co to opowiada? Przecież ty jesteś za młoda. Takich młodych dziewczynek jak ty do kosmosu nie biorą. Tam w kosmosie nie na takie małe dziewczynki zakaz. Czeka bardzo dużo różnych wszelakich niebezpieczeństw. Jakie? No to jest... różne... Ufolory. Na przykład powiedzieć, takie różne zielone, niebieskie ludziki czekają. I one mają takie długie, takie zielone trąby. No to ja tak, to ja mogę polecić te, nie? Bo ja normalnie o kosmosie wszystko wiem, bo sobie oglądałem wszystkie te części Gwiezdnych Wojnów, no. I jakby co się działo, to normalnie, co bym miał tam robić, to normalnie to wiem. A mnie Gagarin osobiście pokazał swoją rakietę. No. Taka. A ja z Gagarinem, ale, to że normalnie na roku... Uspokójcie się, no do jasnej cholery, no. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Gagarin najlepiej będzie losować. Dla babki. Ja w to nie wchodzę, bo ktoś musi zadbać, żebyście mieli pełną michę. Ale zaraz, ale tak... Wylosować to by my mogli na ten przykład w co? No jak w co? No w marynarza, nie? No to uwaga, zaczynamy, ale nie oszukiwać. 3, 4! Tak, to 2, co to pokazało? 3, 3. Ty język. To będzie 1, to będzie tak raz. No i babka. Sprawiedliwości stało się zadość. W kosmos lecę ja, a nie ty, kanalio. Babka w kosmosie. Tak jest. To jest wstyd i hańba dla całego ludzkiego człowieczeństwa. Szanowna już poleciała? Pani babko, czy to pani pierwszy lot w kosmos? Czy nie żal pani opuszczać naszej matki Ziemi? Lecieć, Margarita. Jak się pani czuje? Nieziemsko. Nie żal mi opuszczać tego miejsca, gdzie mnie tylko głodzą i okradają. Pierwsza brygada kosmiczna. Co, z wózkiem tak poleci? Kosmos. Rzuciliśmy na życia los. W kosmos, w kosmos. Kurde, no. A Waldusiu, a jakby się tak, kurde, babka w jakiejś czarnej dziurze nogę sobie złamała, co? Wszystko tak, słyszałam, co żeś o mnie mówił. Kanalio jedna ty. No, może wyganka się, i bisy z kapelutek. No. To seniorka poleci sama w kosmos. Jeszcze nie leci. Ona dopiero trenuje na kosmodromie. Ja ich Bulgarii na. Panie Fetku, a na czym oni ją tam trenują? No jak na czym, no panie Boczek, no oni ją tam do wora wsadzają i tak tym worem tak. I do jeziora. Kręcą tak, że do pożegania. Nie, przecież normalnie oni babkę w najnowocześniejszych generacji komputerach wyćwiczają i normalnie chcą ją przerobić na pilota. Dlatego pan pilota, co ty masz? Babka nawet się nie umie obsługiwać pilotem od telewizora. Pilotem do telewizora. Tak pan mówisz przez naturalną zazdrość. Sam pan byś chciał być na jej miejscu. A swoją drogą... To racja. Poleciałbyś pan sam w kosmos, panie Boczek?
Bo ja na ten przykład to bym się bał. Czego? Ja? No, no sam to nie. Nie wiem, jakieś tam steroidy. Ale z babką to bym poleciał. Ale rozsoma. To masz pan okazję, możesz pan jeszcze zdążyć. Leć pan. Nie no, panie Fetku, nie, nie taką babkę miałem na myśli, taką raczej... Ekstra babki. No, ekstra babki, panie Boczek, to latają po sklepach za ciuchami, a nie w kosmos. Panie Boczek, normalnie nie pitol nam tu pan takich głupich farmazonów, bo przecież pan jesteś za gruby i każda rakieta by się pod panem normalnie zawaliła. Ale obrażałem babeczka. Jeszcze ci licha mu to strzeli. To co, moja krew, wie pan? Zawaliłaby się rakieta. A swoją drogą, słyszał pan, panie Fertku, że tam w kosmosie to występują różne anormalia czasowe. Jakie anormalia? No, nienormalnie, tak kosmiczne. Znaczy, jak, panie Paziu, że co? No, gówno. Czas płynie w odwrotnym kierunku. Jak to? Na Ziemi, dajmy na to, mija 100 lat, a tam u nich rok. No nie chcę pana straszyć, ale może się baba tak zdarzyć, że pan przeżyje i ich jeszcze na kanapie stuknie siódmy krzyżyk, a babka będzie taka młoda, jak była. Nie, taka młoda. Może pan, coś pan ściemniasz, mów pan jaśniej, panie Paściu. No są takie przypadki, że córka jest starsza od matki. Zaraz. Znaczy co pan mówi? Niezłe przypadki. Że co, że jak babka wróci do mnie, to ja będę starszy od babki? No na to wygląda, panie Ferku. To nawet dobrze, Walduś, co? Będzie mi po piwo chodziła. Będzie albo nie będzie. Ty, to był ten śmiech tak, Waldusia, taki to był ten, najbardziej popularny. Czy bym był, czy bym był nie ten, coś tam, tak. Coś tam, nieżywiony? Czy tylko tak mi brakowało energii? Tak, jak byłeś pan dla niej niegrzeczny. Też rozpoznałem od razu. Nie wiem, w jakim odcinku to było. Przepijając? Nie rozumiem, coś, co, że mam... No nie, no co, babka mi będzie mi rentę podkrada? No. Nie doczekaj. To jest kosmos, panie Fertku. A w kosmosie... Wszyscy. Ale to przez ten czas będzie mógł sobie te babki podbierać, no, co? W kosmos i rentę będą... No, że słyszałem normalnie, jak mówiły, że te kosmonauty w kosmosie to normalnie lewicują tam. Stolą. Lewitują. O, panowie, lewitują. Ta, nawet tyczę już spokój w tym kosmosie, bo mi się normalnie niedobrze robi. Panowie, trzymajmy się Ziemi, dobra? No, na Ziemi, jak na Ziemi. O, przyszedł ufoludek. Może w kosmos wyruszyć już. To już wiem, dlaczego Błolistonosz zawsze rymował. Więc Edzio Freestyler wziął tą ksywę od Edzia Listonosza. Bez kitu. Dlatego nazywa się Edzio. To jest Freestyler. Edzio to Edzio, ale przecież on ma na imię. On ma na imię Edzio, faktycznie. Nie, on za jedną tego ksywę. Ja pierdolę, był fanem Edzio. Panie Edzio, co pan świętego pita? Edzio pan ma chorobę, czy co, panie? Dawaj pan, co masz na was i uciekaj. Panie, mogę wpisać. Panie Fertku, kosmiczna sprawa. Edzio Rap. Promocja margaryny. Można w nagrodę wylecieć w kosmos i z powrotem, no. Proszę pana, zjadłem już prawie 20 opakowań. Proszę pana, ale słyszałem. Panie Edziu, może... Faktycznie on się nie nazywa Edzio, kurwa. Nie nazywa się Edzio? Nie, jakiś Piotr też tam. Panie Fertku... Chyba, że mi złe info wyskoczyło. Nie, no Piotr Bylina znam jako Edzio Rap. What the fuck? No zgadnij pan, no zgadnij. Faktycznie, no, możesz mieć rację, żeby wziął ksywę od Edzia. Nie. Z kiepskich. Może żona? Córka? Babka. To wielki cios dla ludzkości. Gdybym wiedział, to bym się nie fatygował. Że co? No, podwójną rentę przyniosłem. No co, panie, no to trzeba było od razu tak mówić.
Dawaj się pan, ja zaraz pokwituję za kosmonautkę. Nie, 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 tym razem do rąk własnych. Zaraz, panie Dziu, no przecież no, to nie się trochę naleci. Pan, że się ten pasożyt może wrócić, jak ja będę miał 70 lat, panie Dziu. No, a są barbikaski w ogóle. Medek, ubierz się elegancko. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę tu będą ludzie z telewizji. Będziemy razem oglądać transmisję ze startu Mamci w kosmos, no. A potem będzie z nami wywiad. No, no w ogóle nie stój tak, to jest bardzo ważna sprawa dla naszej rodziny. Panie Dziu, do widzenia, do widzenia. Ale event. Bo nadeszły takie czasy. Science fiction, przyjacielu. Emeryci lecą w kosmos, zamiast bujać się w fotelu. Ale wiersza za podą. Co to za... Znają państwo już nasze branding. Ile tego, nie? Skandować, skandować w trakcie startu. Jeszcze koszulki, ale panie redaktorze, mnie się to nie podoba, że głupkowate jest. No to pan, tak jak. Panie Ferdynandzie, ale ja prosiłem pana, żeby pan ze mną kooperował, a pan tylko utrudnia. Ale, a pan mi obiecał za to zgrzewkę piwa normalnie, no. Obiecywałem, ale po programie. Ale ja teraz chcę! A teraz nie! Proszę pana, pijąc piwo w trakcie transmisji, będzie pan robił złe wrażenie na telewizor. No dobra, panie, ale to... Jak złe? Właśnie zajebiste. Za to ja dobre. Po programie chcę mieć dwie zgrzewki piwa. No dobrze, niech będzie. Proszę, niech pan teraz przypomni, co pan powie mamusi przed kamerą? To nie jest moja mamusia! Panie Ferdynandzie, ja bardzo proszę. Tutaj państwo mogą się dostosować do sytuacji, prawda? A pan? Nie! Dobra, niech będzie. Gdzie mam mówić? Tu. Tu? No, tak. To musi. Za dwie zgrzewki piwa. Kochana mamusiu, bardzo za mamusią tęsknię i chciałem się mamusi zapytać, czy mamusia jadła już dzisiaj marga. Nie no, panie, no przecież takie pierdoły na cześć, bo to ja nie wypowiem, no panie, no. Dobra. Panie, dawaj pan drugie, bo ja zaraz będę mówił, że ja życzę jej wszystkiego najlepszego, a przecież na cześć, bo takich głupot nie będę gadał. Nie, takie pan, rzeczy nie trzeba, żeby mi pan nie bełkotał. Nie przejdzie przez gardło. Dobra, dobra, od bełkotania to pan jest, wie pan. Możemy zaczynać, Tadziu. Tak? Tadziu. Bełkotania to pan. Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie w naszym jedynym w swoim rodzaju show kosmicznej margaryny Gagaryna. Proszę państwa, dzisiaj głównym punktem programu jest start rakiety kosmicznej z babcią Rosalią Kiepską na pokładzie. Zwyciężczynią w naszym konkursie promocji kosmicznej margaryny Gagarina. Brawo! Jesteśmy w mieszkaniu państwa Kiepskich, z którymi wspólnie będziemy przeżywać tę wiekopomną i radosną chwilę. Halo, halo? Kosmodrom, czy mnie słyszycie? Halo, Zbyszku, słyszysz mnie? Halo, Tadziu, słyszę cię świetnie. Ach, jak przyjemnie. Ach, jak przyjemnie, ach, jak wspaniale. Nie muszę siedzieć wcale, a wcale. Och, coś czuję, Zbyszku, że próbowałeś już naszej kosmicznej margaryny Gagarina. I ty, no, Tadziu, chyba też nie umieszkałeś spróbować kosmicznej margaryny Gagarina, dlatego rozpiera nas obu kosmiczna energia. Jezus. A teraz przedstawię państwu rodzinę babci Rosali. Pan... Zaraz, dawaj pan! Bertuś Kiepski jestem! Babka, mamusia, kocham cię, babka, teraz! Po pisku to lepiej, słyszysz mnie? Halo? Raz, dwa, Tadziu, Tadziu. Tak? Halo, Tadziu, halo, uwaga! Właśnie dostałem informację, że w tej chwili rozpoczęło się odliczanie. Łączymy się z kapitą pilota. Halo, halo, czy pani babka nas słyszy? SpaceX. Kiedy rannie stanie leci. Tobie ziemia! Tobie Boże! Wybuchnie? Oj, poleciało. I wylądował. A teraz niespodzianka dla naszej seniorki. Łączymy panią z pani domem rodzinnym. Prawda? Uwaga. Halo, łączymy się z kabiną. Jesteśmy już na wizji. Dobry zasięg mają. Proszę teraz zapytać babci, czy już próbowała naszej margaryny Gagarina. Kochana mamusiu, strasznie się cieszymy, że wystartowałaś w kosmos. Chcielibyśmy cię zapytać, jak się czujesz? Przedstawienie szkolne. I czy próbowałaś już kosmicznej margaryny Gagarina? A w dupie z tą margaryną. Margaryna Gagarina, produkt znany i lubiany. Margaryna Gagarina, nasz kosmiczny tłuszcz kochany. Dawaj, mnie pan, dawaj mi pan, zostaw babka. Pan. Kochana mamusiu, ja bym mamusi chciał powiedzieć,
Zresztą nie będę tak pierdolą opowiadał. Słuchaj, babka, bo chodzi... Zatam mnie pan, co? Babka, słuchajże, bo chodzi o to, że był tutaj... Puść mnie pan, to był pan. Puść, był pan medio, wie pan, babka? Chodzi, że... Puść mnie pan, to bo ja to muszę powiedzieć. Halo? Bo przyniósł rękę, babka, i on mnie nie chciał wydać. Chodziło o to, żeby babka mnie wysłała, jakie upoważnienie. Polecony, babka! Słyszy mnie, babka? Halo, halo, Zbyszku? Słyszysz mnie? Halo? Odpowiadam na pytanie pierwsze. Nigdy więcej tego zielonego gówna do ust nie wezmę. Odpowiadam na pytanie drugie. Ty wąsata kreaturo. Więcej moich pieniędzy nie zobaczysz. Byłeś, jesteś i będziesz kanalią. O Boże. Dawaj, pasło. Piękny program. Babka, ty pasożycie jeden. Jak babka wróci tu na ziemię, teraz jest babką po licie. Babka, słyszy mnie, babka? Babka! Odpowiadasz, babka! To jest mikrofon, raz, dwa. Ja więcej nigdzie nie mam ochoty wracać. Mam ochotę pocisnąć ten czerwony guzik! Nie! Tylko nie ten czerwony guzik! To co on robi? Co się stało? Turbo nitro. Ty, poleciała gdzieś. O, Space... Czarnej dziury. Chicken Invaders. Innej rzeczywistej. Mam teleportyzmę rzeczywistej. Powinno być, że ona wyląduje na ziemi i statek jest stary i tak. Co, ona idzie na małe kosmonauty. Przez tę starą wariatkę wyrzucą mnie raz z roboty na bank, no. Niech pan tak nie mówi o mamusi. Jak ja sobie pomyślę, że ona jak palec w tym całym kosmosie. A, to może se babka na jakiej planecie małpu wyląduje, to się będzie czuła jak w domu. Raz, dwa, trzy. Zamawiam łóżko babki. Halo, halo, panie redaktor, chodzi pan. Babka spała w salonie. No, panie, program się skończył. No, gdzie są te dwie zgrzewki piwa? Tu! Dwie zgrzewki piwa najważniejsze. Korenty nie będzie lipa. Ej, na wózku nie jeździ. No. W kosmosie nie musi, ma mniejszą grawitację. Z tego głupiego świata kiepski. Koniec! Mam z nami grubiaństwem! Wydaje mi się, że jestem tutaj jedyną Polką. Ale się za panią nalatałem. Co jest? Co jest? Ten przyleciał z rentą. Podwójną, no, trzynastkę. Ale dziękuję, panie Edziu. Ale ta planeta to jest niezła poczta polska. Wydaje mi się, że nikt jej tak szybko mi nie roztrwoni. Jak to nie zamieszkała? A ja jeszcze mam przesyłkę poleconą. No przecież mówię, że niczego nie zamawiała. No to kto? Kartun piwa. Nareszcie! No. Kurde. Dawaj, Zapoto, dawaj. Kurde. Mam kosmicznego kaca. Chwileczkę, 40 zł się należy. Kto za to zapłaci? Kto? Jak to kto? Babka! Babka zapłaci! Babka dzisiaj rentę dostała! No to cześć, kurde! Co to za planeta? No i chuj z lotu w kosmos. To nie jest babka.